że oprócz prawa wobec sędziów, wobec obywateli potrzebna jest także edukacja. Potrzebna jest wiedza, że trzeba zgłosić, a jej nie ma. Zobaczymy, jak będzie dalej, to 13 czerwca. Ja myślę, widzę, że sprowokowani Państwo sędziowie tą wypowiedzią domagają się prawa do odpowiedzi. I pozwólcie Państwo, że tego prawa im teraz udzielę. Dlatego, że nie możemy dłużej w takim duchu rozmawiać, bo to nie jest atmosfera, w której szuka się wyjść. Ktoś opierając się na statystykach, uogólniając nie mniejszość, ale większość w stosunku do mniejszości, mógłby wysnuć na temat na przykład ojców bardzo złe zdanie. A Państwo słusznie, ja bym się do Was przyłączył, byście protestowali. Zapraszamy na protest. 23 pod Sądem Najwyższym. Dobrze. Bardzo proszę Pani sędzina, a potem Pan sędzia. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja myślałam, że my tu zebraliśmy się po to, żeby przedyskutować przede wszystkim nowe zmiany. Myślę, że te zmiany coś mają wnieść. Nie tak jak Państwo uważacie, że kosmetykę. To są już zmiany, które są dosyć istotne. I jeżeli chcecie teraz wprowadzać systemy włoskie, francuskie i tak dalej, to spójrzcie, że te zmiany idą w tym kierunku, proszę Państwa. A te systemy włoskie, francuskie nie są wcale takie idealne, jak Państwo myślicie, bo ja byłam w Trybunale. I w Trybunale niestety jest w tej chwili coraz więcej spraw z dziedziny wykonawstwa rodzinnego, właśnie również z tych państw, gdzie to jest problemem. Problemem wykonawstwa jest nie tylko u nas. I w tej chwili ja uważam, że Państwo macie do nas pretensje. Ja nie będziemy się licytować. Ja pracowałam tyle lat jako sędzia rodziny, bo ja reprezentuję tutaj nie ministerstwo, tylko Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodziny w Polsce. Niektórzy panowie mnie tu znają z tego, bo przyjeżdżali do nas do Zakopanego na przykład, też byli zapraszani. Pod schodami. Nie wszyscy byli, bo nie możemy zaprosić Państwo w takiej formie, jak żeście przyszli, że Straż Pożarna musiała interweniować. Przepraszam bardzo, ale to nie była forma odpowiednia. Chciałam powiedzieć, że my tutaj jako stowarzyszenie próbujemy działać, żeby sądownictwo rodzinne było na poziomie jak najwyższym dla Państwa. I ja mówię, nie licytujmy się, bo my mamy również przykłady i moglibyśmy stworzyć taki sam film od strony matek, bo to nie o to chodzi. Tutaj mamy mieć dobro dziecka na względzie i to jest podstawowa zasada. Podstawową zasadą równouprawnienie rodziców jest i w tym naszym kodeksie to jest, proszę Państwa. I musicie to zauważyć, że w tej chwili w prawie to jest równouprawnienie rodziców. I o prawach dziecka kodeks nasz mówi. Jeżeli nie czytacie, nie słuchaliście, pan Zygadło, wiem, że przedstawiał pan te zmiany. Ja mam informację, że projekt tych zmian był wysłany do Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca. Nie było z tego żadnych uwag, czyli że Państwo żeście to akceptowali. Do Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych ten projekt nie poszedł. Myśmy drogą jakąś tam dalszą mieli jakiś wpływ, ale nie poszedł. Niestety nas się omija w pewnych sprawach, co my próbujemy ciągle walczyć. W tej chwili wiem, że się nowe jakieś szykują zmiany, że ma być sądownictwo rodzinne, czyli sądy, jeżeli w tej chwili będziecie jeszcze tak właściwie taką poważną politykę, to sądownictwo tylko będzie osłabiane, bo w tej chwili tak wygląda. Proszę bardzo, wobec tego, tak jak rozwody są orzekane przez sędziów, cywilistów, gdzie nie każdy jest przygotowany do tego. My byśmy chcieli, żeby w sądownictwie rodzinnym byli sędziowie przygotowani. W tej chwili na kongresie mamy na przykład następne przygotowane problemy całe mediacji, ściągamy mediatorów z państw innych nawet, żeby przygotować, żeby uczyć sędziów, bo chodzi o to, żeby dochodziło do porozumienia rodziców. I tym nowym teraz zmianach powinniście Państwo zauważyć, że najważniejszą rzeczą jest, że dążymy do porozumienia rodziców i nigdy, i nikt nie znalazł sposobu na to i nie będzie, że jeżeli będą rodzice bardzo skłóceni, to ktokolwiek coś zrobi dla dziecka w tym momencie. Czyli
my musimy tu świadomość budzić wszystkich, budzić rodziców, świadomość społeczeństwa, osób pracujących z rodziną i tak dalej. I na tym wydaje mi się, że powinno to polegać, że powinniśmy w tym kierunku iść, żeby zmieniać prawo, ale zmieniać również naszą świadomość, że dobro dziecka polega na tym, że ma mieć dwoje rodziców. Państwo mówicie naprzemienna, owszem, ja nie jestem za tym, żeby rodzice oboje nie mieli i tak dalej, ale wytłumaczmy sobie jeszcze, jak ma wyglądać w Polsce naprzemienna. Nie zawsze i nie wszędzie to się da. No proszę, jedno no proszę, to mówi sędzia. To mówi sędzia, on sobie nie wyobraża. To jest skandal, panie przewodniczący. Proszę nie przerywać. Ja chciałem powiedzieć tak, że w niektórych momentach chciałem stać na niego i zareagować, a jednak tego nie zrobiłem. Także bardzo proszę, dobrze? Proszę państwa, chodzi o to, że ustalanie to jest możliwe, jeżeli rodzice mieszkają gdzieś w miarę, jeżeli jest wspólna szkoła, to wszystko dla dobra dziecka trzeba brać pod uwagę. Ale przed rozwodem jest wspólna szkoła. Przed rozwodem jest wspólna szkoła. I w tym momencie ale się... przepraszam, ja nie mówię, że zawsze, tylko mówię, że trzeba brać pod uwagę różne momenty. I w momencie, kiedy nie można ustalić takiego sprawowania władzy, trzeba dojść do porozumienia, jak w innej formie ma wyglądać. I jeżeli dopóki rodzice nie będą umieli sami rozmawiać, to zawsze będziemy mieli takie problemy. Taka jest prawda i to nie jest tak, że te orzeczenia. Poza tym, proszę państwa, respektowanie orzeczeń. Niestety tak powinno być, od tego jest, powinna być druga instancja, bo być może, że w tej chwili uważam, że sądownictwo rodzinne tu w tym przypadku jest pozbawione jeszcze jednej takiej jakby nadzwyczajnej instancji, czyli praktycznie od tych orzeczeń nie ma kasacji, co uważam, że no nie jest zawsze korzystne, bo myślę, że tutaj by przydałaby się tego typu instancja, prawda? Ja nie jestem za tym, żeby właśnie orzec i żeby mnie nikt nie kontrolował. Przepraszam bardzo, bo może każdy uważam, że powinna być kontrola. Tak jak państwo mówicie, że my nie odpowiadamy. My odpowiadamy dyscyplinarnie, jeżeli chodzi o nasze działania i odpowiadamy również przed, prawda, nasze orzeczenia są poddawane kontroli. My tu jest z reguły w tych sprawach rodzinnych, no mamy tylko pozbawienie władzy, nielicznych, gdzie jest prawda, skarga kasacyjna przysługuje. I to jest może zawężenie tutaj. I dlatego nie osłabiajmy sądownictwa rodzinnego, wręcz według mnie powinno być w jakiś sposób wspierane, żeby orzekali ludzie, nie zmiana sędziów, co jakiś czas odchodzą, nowi przychodzą, nieprzystosowani, niespecjalizowani, bo po co ma być w sądownictwie rodzinnym, gdzie właściwie nie ma szans na jakiś awans, na jakąś przyszłość. Więc to